Podejdziemy tutaj na Saską Kępę, bo tam ze czterech ze Straży Miejskiej, ze czterech policjantów stoi. No wiecie Państwo, Polska jest taka burdelowa. No dzisiaj jak jest piątek, jest Wochenende. Ja się czuję bardzo dobrze, bo lubię Wochenende, lubię piątek, lubię sobotę, lubię niedzielę. Ale wiecie Państwo, coś się dzieje złego na rzeczy. Tutaj jest Staszkowa, proszę Państwa, piękna dziewczyna, Bożena Rossa, polonistka, blondynka, krótko ścięta, złe małżeństwo, jej mąż tam pracował w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, miała syna Pawełka. Tak się bardzo cieszy, że Pawełek dostał się do szkoły aktorskiej. Proszę Państwa, tutaj na bruku, ale to nie tu, tylko w centrum, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, gdzie mąż Bożenki pracował, Rossy, Biblia leżała na bruku właśnie, na drzewie, na krzewie, na ziemi, na chodniku, na krzaku. Proszę Państwa, chodźmy zobaczmy, co tu się do cholery jasnej dzieje. Czy to przypadkiem nie jest aresztowany Wiesław Przybyłowicz za skandale swoje, bo to nie jest człowiek taki straszny awanturnik, ale skandalizować to ono umie, że nawet ten Bogdan Paliński to się go boi. Mówi, że raz mu zrobił taki wstyd. Ja wiem, no bo jeżeli jesteś winny, to może i ci zrobił. Proszę Państwa, Saska Kępa. Tutaj tego mostku kiedyś w ogóle wcale nie było. Chodźmy zobaczmy, chodźmy potwierdźmy chociaż tę nazwę, że to jest rzeczywiście Saska Kępa, proszę Państwa. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Oto Saska Kępa, ulica Saska. No i ta szkoła, proszę Państwa, święta szkoła. No bo tutaj, wiecie Państwo, byłam, ja sama byłam, oczywiście, że byłam tutaj w sali Królestwa na zebraniu.